Drodzy przyjaciele, chcę zwrócić Waszą uwagę na inicjatywę, która może naprawdę odmienić los tysięcy zwierząt w Polsce. Mowa o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej Stop łańcuchom, pseudohodowlom i bezdomności zwierząt. Jej celem jest wprowadzenie przepisów, które zabraniają znęcania się nad psami i kotami, doprecyzowanie, co dokładnie uznajemy za znęcanie, oraz zaostrzenie kar za takie działania. Chcemy również zakazu pseudohodowli, miejsc, gdzie zwierzęta rozmnażane są wyłącznie dla zysku, pozbawione są tam należytej opieki, często też porzucane i uśmiercane, jeżeli nie uda się ich sprzedać. Do 24 września musimy zebrać 100 tysięcy podpisów, aby inicjatywa mogła trafić pod obrady Sejmu. To mało czasu, ale razem możemy tego dokonać. Wystarczy, że wejdziesz na stronę prawadlazwierzont.pl i sprawdzisz, gdzie znajduje się najbliższy punkt zbiórki podpisów. Niestety przepisy wymagają podpisów na papierze, więc nie możemy ich zbierać elektronicznie. Jeśli w Twojej okolicy brakuje punktu zbiórki, nic straconego. Na tej samej stronie znajdziesz przycisk „Chcę zbierać podpisy”. Wystarczy kilka minut, aby uzyskać uprawnienia i pobrać formularz. Możesz podpisać go sam, zachęcić do podpisu rodziny, znajomych, a następnie odesłać formularz na podany adres. Możesz również przyjechać na Marsz Wyzwolenia Zwierząt do Warszawy 14 września, do czego gorąco zachęcam. To może być doskonała okazja, aby dołączyć do akcji. Może być i tak, że nie zgadzasz się ze wszystkimi postulatami. To normalne. Ja także chciałabym, aby inicjatywa obejmowała także inne gatunki, takie jak króliki, gryzonie. Ale czy mogę stanąć na drodze poprawie losu psów i kotów tylko dlatego, że nowe regulacje nie dotyczą wszystkich zwierząt? Nie. Każda zmiana na lepsze jest warta mojego i Twojego wsparcia. Nigdy nie da się dogodzić wszystkim, a przez brak współpracy i wzajemnego wsparcia upadają jedna inicjatywa po drugiej. Nieudzielenie poparcia ze względu na drobne różnice poglądowe to brak odpowiedzialności, ponieważ to gasi inicjatywę, sprawia, że wielu aktywistów prozwierzęcych załamuje się i wycofuje. Tracimy cenne osoby, tracimy dynamikę ruchu i kreatywność. To o wiele gorsze niż niedoskonale sformułowany postulat. Zwierzęta tymczasem tracą jedną za drugą, niepowtarzalną, historyczną szansę na poprawę losu. Popatrz też na sprawę pozytywnie. Nawet jeśli pewne postulaty do Ciebie osobiście nie przemawiają, zastanów się, jaki przekaz dotrze do opinii publicznej. Czy potencjalny dręczyciel zwierząt będzie dokładnie analizował zapisy, czy jedynie dotrze do niego, że znów debatują nad zaostrzeniem kar za znęcanie się nad zwierzętami? Znów usłyszy, że zwierzęta są ważne, że są osoby gotowe bronić ich prawa, że zwierzęta w ogóle mają jakieś prawa, że są podmiotami, z którymi należy się liczyć. Już samo wszczęcie publicznej, politycznej debaty wokół praw zwierząt jest cenne. Dlatego wzywam Was, podpiszcie petycję, dołączcie do zbierania podpisów, bądźcie częścią tej inicjatywy.